będą chcieli przekroczyć granicę i będą szukali azylu. Udało nam się tutaj dzisiaj zebrać, mimo różnych dzielących nas poglądów, sytuacji, jest władza miejska, są przedstawiciele naszego samorządu, są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, są wszyscy, nie ma tylko jednej strony, ale nie ma sensu o tym dzisiaj rozmawiać. Proszę Państwa, sytuacja jest dramatyczna w mojej opinii. Myślę, że w Państwa opinii również, ponieważ jesteście tutaj i chcecie solidaryzować się z mieszkańcami Ukrainy. Między Wami stoją ludzie, którzy urodzili się w tym kraju i których rodziny tam są do dzisiaj. Są też między Wami ludzie z Rosji, których znam, i jest im ogromnie przykro wobec tego, co się dzieje. Bardzo tego nie chcą. Niestety zdanie ludzi w Rosji nie jest zbyt istotną kwestią. Najważniejsza jest władza. I jeden chory człowiek tą władzę realizuje swoje chore ambicje do tego, żeby rządzić jak największą częścią Europy, świata, kosztem nawet ludzkiego życia. Jestem tutaj też z jednego powodu, chodzi o to, aby zorganizować wspólnie pomoc dla naszych sąsiadów. I tutaj apeluję do władz miejskich o to, aby nawiązać współpracę ze społecznikami z nami, bo jest nas tutaj trochę osób. Chcielibyśmy poprosić o umożliwienie, o dostęp do jednego z lokali miejskich, aby przeprowadzić zbiórki sprzętu medycznego, przede wszystkim opatrunków, worków na krew, bo mamy informację, że takiego sprzętu na Ukrainie bardzo w tej chwili brakuje. Oczywiście chcemy taką zbiórkę przeprowadzić i przekazać te wszystkie dary, które przygotujemy dla Polskiego Czerwonego Krzyża lub Polskiej Akcji Humanitarnej. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo zrobić coś więcej, ale musimy się solidaryzować i działać razem, wspólnie, ponad podziałami, ponieważ sprawa jest straszna. Przygotowałem taki apel, który podziękowania tak samo w tym apelu są zawarte dla władz miejskich, ja pozwolę sobie go odczytać. W związku z radziecką napaścią wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w której wielu obywateli mieszka w Tarnowskich Górach, dziękujemy burmistrzowi za okazane naszym sąsiadom wsparcie i solidarność poprzez wywieszenie na maszcie Urzędu Miejskiego flagi ukraińskiej. Jednocześnie prosimy władze lokalne, we współpracy z władzami państwowymi, przygotowały się na przyjęcie uchodźców ze strefy działań wojennych i wyznaczyły im miejsca kwaterowania oraz wyżywienia. Wielu mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic z przejęciem traktuje sprawę ukraińską i chce się zaangażować w pomoc dla uchodźców. Dlatego wnosimy również o zorganizowanie spotkania ze społecznikami gotowymi nieść pomoc bliźnim celem ustalenia sposobu jej udzielania i wyznaczenia urzędnika zainteresowanego sprawą ukraińską celem koordynacji akcji pomocy. To jest nasz apel jako społeczników. Wydaje mi się, że razem możemy dużo więcej. I proszę Was wszystkich, jak jesteśmy tutaj, o to, żeby zaangażować się w tą pomoc, bo ona jest bardzo potrzebna. Tam giną ludzie. Dzisiaj to jest Ukraina, a jutro to może być Polska. Chciałem poprosić Pana Burmistrza.